Kosztowała ponad 200 tysięcy złotych i będzie czuwała nad bezpieczeństwem mieszkańców Głogowa. Mowa o łodzi Viking 650 Cabin, którą w piątek oficjalnie zaprezentowali przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jest to łódź wielozadaniowa, służy przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa na naszym akwenie. Z rzeki Odry tak naprawdę korzystają nie tylko ludzie, którzy są tutaj u nas, w tej naszej pięknej marinie, czyli rowerki wodne, kajaki, ale jest to duża rzesza osób, które korzystają weekendowo, które przychodzą sobie odpalić przysłowiowego grilla i bardzo duża rzesza wędkarzy. A taki sprzęt bardzo ułatwi pracę ratownikom ochotnikom. Chociaż świadomość mieszkańców dotycząca bezpieczeństwa nad Odrą jest coraz większa, to wciąż zdarza się, że czuwający nad rzeką mają ręce pełne roboty. W tym sezonie tak naprawdę oprócz kilku incydentów związanych z nieodpowiednim używaniem ognia odbyło się bez przykrych incydentów związanych z utonięciami. No standardem już się stało, co nie jest tajemnicą, że nasz Różowy Most jest bardzo słynny i mamy dużo akcji związanych z wejściem na ten most i próbami skoków. W tym sezonie takich zawiadomień było aż 6. W tym w lipcu 5. Nowa Łódź będzie pomagała i w takich sytuacjach, dlatego została w głogowskim porcie powitana z hukiem fajerwerków. Jej zakup był możliwy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego.